Leśnik do ciebie, a ty grasz prostopadło w kierunku bramki na drugiego napastnika, czyli na Zakiego, tak? To samo się z drugiej strony. Jak ja? Ty wyskakujesz, a on gra na Zakiego, tak? Wyciągasz obrońcę i on gra na Zakiego. No jakby tu gdzieś, tu jest zebra, nie? Tu, to on musi tam zebrać. Tak. Byłem częstym gościem w WTK, w telewizji takiej poznańskiej, ja, zawodnicy, prezesi. Podszedł do mnie redaktor Kozelan, Darek Kozelan, który był redaktorem tej telewizji i spytał, czy byłaby taka możliwość, żeby kamera uczestniczyła w naszych przygotowaniach do tego pierwszego meczu i ewentualnie do drugiego. Ja nie miałem nic przeciwko temu, uważałem, że to jest fajny pomysł, tym bardziej, że przychodząc do Poznania bardzo często posługiwałem się filmem o reprezentacji Francji z 1998 roku, gdzie Amer Jacquet prowadził reprezentację Francji, tam kamera też była wszędzie niemal. Doszło to do redaktora Kozelana, pomyślał, że fajnie było coś takiego nakręcić. Ja powiedziałem, że ja chętnie, jak najbardziej, ale spytam zawodników. No i na początku, gdy powiedziałem, że taki pomysł, to troszeczkę widziałem, że nie wszyscy byli zadowoleni. Oczywiście ci starsi zawodnicy jak Rejs, Piotrek czy Piotrek Świerczewski i inni zawodnicy nie mieli z tym problemu, ale jeden z nich właśnie taki zawodników, który mówi, że to nie pozwoli mu się skoncentrować, był między innymi Waldek Piątek i mówi, że to troszkę mu będzie ta kamera przeszkadzała, będzie chodziła za nim i tak dalej. Ja mówię, że będzie też intymność, że nie wszystko będzie pokazane. Przed jeszcze projekcją będzie możliwość, żeby zobaczyć to wcześniej, zanim to trafi do kibiców. No i tak się stało. Ta kamera nam towarzyszyła, była z nami w szatni, była praktycznie wszędzie i myślę, że powstał z tego fajny film. Na tamte czasy to było coś nowego, bo nikt tak naprawdę nie wiedział, co się w szatni dzieje. W trakcie meczu, w przerwie meczu, po meczu, jakie są olbrzymie emocje, jakie są różne wahania tych emocji, bo nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się wszystko układa tak, jak trzeba. No ale myślę, że ten film dużo pokazuje. Panie Piotrze, ja mi pan bramki nie strzelisz, to płacisz pan za całą tym. Załatwiałeś, to jedź, my to będziemy drugą. Rano zamówiliśmy taksówki, taksówki przyjechały, każdy z piłkarzy wsiadł do taksówki. Pojechaliśmy na dworzec, stamtąd do Warszawy, no i w trasie podróży z Poznania do Warszawy zadzwonił telefon, zadzwonił kierownik Irek Zawadzki, bardzo mnie przeprosił, mówi, że Darek Kubicki zmienił zdanie, że jednak nam nie pozwolą wejść na główną płytę, że musimy, jeśli chcemy, to możemy potrenować na boku. Ja mówię, okej, szkoda, umawialiśmy się inaczej, ale trudno, potrenujemy na boku. No i też tak się stało. W ćwiczonku, gdzie będziemy cały czas doskonalić zagranie z pierwszej piłki, podzielimy to na dwie ósemki, to będzie 8, panowie, tu będzie druga ósemka i będziemy grali, czyli zagranie, odegranie, hop, z przemieszczeniem. Robiliśmy to, panowie, nie raz, nie dwa. Ale... Dzień przed meczem zorganizowałem się odprawę taktyczną na temat sposobu gry Legii, na temat naszej gry, ale trzeba było wypełnić też czas, bo tego czasu było dużo. Pomyślałem, że dobrze byłoby, żeby wprowadzić ten nastrój takiej już wyjątkowości, że czeka nas coś wspaniałego. Pokazałem zawodnikom film już w całości, który oni mieli okazję oglądać już w fragmentach, film Złoto bez cenzury, jak Amer Jacquet z reprezentacją Francji zdobywa mistrzostwo. Ten film na pewno miał istotne znaczenie dla nas, bo po meczu, jak się mecz skończył, to ta melodia, która towarzyszyła Francuzom w czasie mistrzostw, też gdzieś tam było słychać słynne la la la. Nasi piłkarze to później po meczu śpiewali. Myślę, że to był dobry pomysł. Dwa, że też dla mnie jako trenera było bardzo inspirujące słowa. To, co mówił, w jaki sposób mówił, w jaki sposób przekazywał informacje, ta ekspresja. Czasami los sprawia, że coś, co jest daleko, nagle okazuje się, że jest blisko. W 2006 roku, to było albo 2005, był finał Ligi Mistrzów w Paryżu. Barcelona grała z Arsenalem. Wybraliśmy się na ten finał z Rafałem Latowskim i z moim synem, wtedy Mateuszem, nie wiem, 4 latka miał chyba, czy 5, obiecałem mu kiedyś, że jak Barcelona będzie w finale, to pojedziemy. I wchodzimy na stadion, a przed nami stoi właśnie Amer Jacquet. Zrobiliśmy sobie zdjęcie, uśmialiśmy się później, bo to taka sytuacja, może rok czy dwa lata później spotykamy człowieka, o którym zawsze dobrze mówiliśmy, na którym się po części wzorowaliśmy. Panowie, uwaga, chłopcy! Sytuacja jest taka, panowie, stop! Cisza! Zamknij się, mamy! Tu patrzymy wszyscy! Panowie, tak gramy teraz! Waldek, czwórka obrońców, Bosy, Wuju, Lasso, Kaczo. Czwórka obrońców cały czas broni! Wiadoma sprawa! Jest Szeryf, jest Świerz, jest Grzelak, jest Madej, jest Piskuła, jest Rejs. Tak gramy! Tak gramy! Agresywnie w strefie, w mojej strefie, atak na piłkę, atak na piłkę, atak na piłkę! Tak mamy grać! Tutaj zgłoszenia żadnego nie ma, to tylko pokazuje, co się tak naprawdę w szatni dzieje. Myślę, że w wielu szatniach
Wygląda to podobnie. Tutaj nerwowa atmosfera, zawodnicy się nie denerwowali, tak jak Paweł Kaczorowski, ktoś tam uspokajał, jak Maciek Szerfen, doświadczenie Piotra Świerczewskiego, gdzieś tam głos rozsądku z tyłu. Niektórymi zawodnikami też trzeba było wstrząsnąć, no to padło akurat na Łukasza Madeja. Także ta przerwa była bardzo ważna, ale też pokazuje, jakie napięcie towarzyszyło temu wszystkiemu. Prowadziliśmy 2-0, została tylko jedna część już do odebrania pucharu, ale bardzo nerwowa część i stąd też no, chcieliśmy jeszcze pomóc, żeby postymulować ją troszeczkę, pokazać emocje, ale też z drugiej strony pokazać, co chcemy zrobić na boisku, bo no, sam krzyk to nie jest jedyna podpowiedź dla zawodnika. Trzeba też pokazać, co można zrobić lepiej, stąd też ta tablica i pokazywanie tego przesuwania w strefie. Widzieliśmy, że troszeczkę w pewnych momentach Legia będzie przeważała, ale chcieliśmy się mądrze do tego ustawiać, no i w dużej mierze to się udało, bo straciliśmy bramkę po rzucie karnym. Legia nam w tym dwumeczu bramki z gry nie strzeliła.